Ech, kochani sąsiedzi. Nom, nom, nom. Lubię jako mistrz bierze diamenty. Nie zrobiłem tego skill pointa. Ej, mam już 25 żyć. 25 żyć czy 25 życia? HP, 1 teraz procent. O, zrobiłem. Sharon. No dobra. No super, nie mam czym kim zbierać diamentów. Znowu samemu będę zbierał. Oj, oj, oj. Nie ma tu jakiegoś robaczka? Nie wydaje mi się, szczerze. Chociaż nie wiem, czy nie ma jakiejś butelki w życiu. Być może jest w kominku, nie? A nie, to było w normalnym poziomie, ale chyba był jakiś sekretny pokój, by nie? O, tam gdzieś za ladą, pamiętam, coś było. Bo zanim tam dotrę, to już pewnie będę wezmę wszystkie diamenty. Jajko. Sergio. Ha. No nie, to jednak nie ma życia tam, gdzie myślałem, że może jest. A tam, gdzie ja myślałem, to jednak są diamenty. Dobra, jest, jest. Czekaj, otworzę okno, bo jest tu tak duszno. Strasznie. Okej. Kurde. Bez zjeżdżania słuchawek z mojej głowy nie dało się otworzyć okna. Ja to nawet mam za daleko od okna, żeby takie manewry próbować wyrabiać. Wszystko tutaj? Teraz nie jestem pewien, czy ja czegoś tutaj nie zostawiłem. Chyba nie. No to wracamy, wracamy. Nie lubię jego melodyjki. Ale lubię go jako postać. Uh,
Ale teraz nie pamiętam, gdzie się szło, żeby uratować tego gościa. To tam od wyjścia od agenta 9 na prawo. A, czekaj. What? Trzeba rozbić ścianę. Właśnie zawsze mi się... Zawsze to zapominam, gdzie to było. Naprzeciwko zbiornika z wodą. W tunelu. A to nie jest od agenta 9 w prawo. Aha, w tym sensie w prawo. No, że jak wychodzisz, to w prawo. Well, I'll be. So that's how my prison... Znalazłeś? Aha. Kiki. O. Kiki, takie pamiętne imię. Szczurek się tak nazywa. Przyjaciółki mojej siostry. Ale nie mam wszystkich diamentów. Gdzie się coś zadziało? Popatrz po kaktusach. Z jakiego ci pominąłeś? Goddammit. Ale przede wszystkim trzeba sobie załatwić Sparksa. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeszcze nie, bo nie ma żadnej chrobaczki. Nie! Uff, prawie wdarł. To bym już miał problem z Parksem z głowy. Tak bardzo Minecraft. No to już mam problem z Parksem w głowie. Czyli albo znalazłeś buteleczkę z życiem, albo zginąłeś. Obstawiam na to drugie. Zgubiłem wyjście. Dobrze, że Spyro ma nieskończony oddech. Bo bym go tak utopił. I to dosłownie. Nie cierpię tego. Czemu to głupie naprowadzanie diamentów nie działa? Nie wiem. Ja nie wiem. Ech, jeszcze pewnie tu jest, tu tylko agenta 9. Albo to tu. Nie, tego kaktusa zniszczyłem wcześniej. Oj, oj, oj. O, kaktus. Ale nie, niestety tam nie było. A. 7 diamentów? Nieźle. No to wychodzi na to, że rzeczywiście gdzieś u naszego kochanego agenta. Zobaczysz, to będziesz wiedzieć. A najlepsze jest to, że ja przez przypadek to zrobiłem. Aaaa.
No to brawo. Level complete. Yep. Speedway. Tu jest wyjście, gdzie idzie idę. Speedway. Prędkość droga. Czy tam szybkość droga, nie wiem. Co? Aha! Czy ja o kimś świecie zapomniałem? Nie, tutaj cię nie przywołuję do tego. Do portalu do bossa. A no, no tak, zapomniałem, przecież to nie jest. Już i tak masz otwarty ten portal, więc. Harbor Speedway. Mhm. A ważka jest po bossie? Tak. Damn. Time attack, co po kolei. Mhm. Huntera robisz po czy przed wyścigiem? No, po, jak zawsze. Okej, okay. A to bo nie pamiętam. Nic nie pytam. Czekaj. Czekam. ZW. Nie to.
tyłem mikrofon. Tak, pamiętam, już jesteśmy odciszeni jakby co. Pamiętam. A, dobra. Ja też pamiętam, bo ja w ogóle zapomniałem wtedy, że ja mam ustawiony ten, że mam ustawione na Shift M wyciszanie. No, mówiłeś, że pisałeś coś na czacie i nagle wyciszyło ci się. Dobra, wracamy do gry. No, wracamy. Ty już pewnie wróciłeś. No, ja już gonię ptaki. To są gołębie? Nie, mewy. A nie peligany? Pelikany to się? Mi się bardziej takie wybrzeże, znaczy wybrzeże, brzeg, takie jak to, coś tego typu, kojarzy bardziej z mewami. I robią takie piskliwe głosy. Może, nie wiem. Chociaż nie, w sumie to chyba rzeczywiście są mewy. Super. Dead? Nie. Gorzej. Znaczy może nie gorzej, ale... Ale jeśli... Ale to mnie może kosztować wygraną. I chyba będzie mi kosztowało wygraną. Przegrałeś życie. No, to już mnie kosztuje wygraną. Zapłaciłeś najwyższą cenę. Jest. Nie wiem, po co w ogóle napisałem bye, skoro on już dawno wyszedł w ogóle. Gdyby gonił te ryby pod prąd, to może być się udało. No niby tak, ale nie. W ogóle jedną grybę chyba pominąłeś. Tak, pominąłem. Tego... to jest rak? Chyba. To jest rak, czy mangusta, czy... Nie, langusta. Czy homar. Nie mam pojęcia. Ja je zawsze nazywam homarami, mimo że nawet nie wiem, co to są. Znaczy, nie wiem, co to są te tutaj. Wiem, co to jest homar. Gehe. Jak tam zaczyna ten time attack, to ci Spark po kolei mówi, co tam musisz pozałatwiać. Ale to widać przecież. Ale w sensie, że mówi. W sensie nazwa. Aha. No to teraz wygrałem. Wygrałeś życie. Jeps. Jeps dziwy. No teraz idziemy do Huntera. Witch Challenge. Aha, tak. Co mi dasz? Cob. Dziwne imię. Seagulls, czyli to są mewy. Arches, czyli łuki, lobsters, czyli te właśnie homary i fish, czyli ryby. Okej. Nie. Czekaj, ja się zgubiłem. Gdzie ten hunter był? Tutaj. W latarni morskiej. No już jestem. Aha. Sorry, mam opóźnienie. Wiem. Nie lubię takich challenge'ów. I will be right back. A co, idziesz ze dwóch? Nie, tak Hunter powiedział. Jak odlatywał. Proszę, nie zfejluj gdzieś.
Sfejlowałem na samym końcu! Holy fuck! Ileż można? Ileż można wiercić? Cały dzień. Przykro mi, ale taka jest jedyna poprawna odpowiedź. No ej! Jak ja mam to niby zrobić? Magia. Dokładnie w tym samym miejscu. Czemu jak zawsze, jak streamerzy zawsze mają... Let's playerzy, streamerzy mają zawsze problemy z wierzącymi sąsiadami. Ale serio. Sara. No, czyli ci się udało. Tak. Nie chciałem spoilerować, ale zawsze ten mówię te imiona. To cóż. Nie no. Dla mnie to nie problem, że to spoilujesz. Holy shit. Yes! Mi się wydaje, czy te ptaki są identyczne w odróżnieniu od wszystkich innych, które różnie wyglądały? Te pszczoły, czy bąki, czy trzmiele, nie pamiętam, też były takie same. Nie, kolorowe. Tak? Tak. A to nie pamiętam nawet. Nawet były czerwone. A nie, Boże, ja myślę o motylach. Motyle. Był pomarańczowy, na pewno. Czy ten zwykły. Nie pamiętam, czy był jakiś inny, szczerze powiedziawszy, więc ci nie powiem teraz. Ej, czemu mi nie zaliczyło gwiazdki? Bo jesteś słaby. Gwiazdka cię nie lubi. Kapelusz nie złapał go. Już jestem trzeci, to dobrze. Aaa! Fajnie, ominąłem dwie gwiazdki pod rząd. Zresztą zaraz zobaczysz. No. Chyba kilka do kilkunastu sekund. Ops, tego nie będę robił. Chciałem, ale wolę. Nie zamierzam próbować. No i teraz ten pierwszy jest bardzo daleko, co? No trochę przesada. No trochę przesada, ale tylko trochę. Jak ja mam niby dogonić kogoś, kogo dopóki widzę? Leć przed siebie. No super, nie dogonię przecież. No stoi to kółko, przynajmniej w mojej perspektywie. No już widzę metę, więc nie ma sensu. Znaczy widzę metę z innego miejsca. Aha.
No, rzeczywiście widać. Tu jest. Jeszcze mnie dogonił drugi. Znaczy nie dogonił. Chciał dogonić. I dogonił. Bo myślałem, że jestem gdzie indziej. Zanurkowałem super szybkością. A nagle się okazuje, o kurde, tu jeszcze nie ma tego. Widziałem tego twojego nura właśnie. Piękny był. Pięknie powiadam. A, nie udało mi się czwartej gwiazdki, ale udało mi się trzecią. Trzy pod rząd. To jednak tu było to fajne poczwórne, o której ci kiedyś mówiłem. Tak. Takie combo. Au, nie wziąłem gwiazdki. Gdzie ja lecę? Skąd ja mam wiedzieć? Czemu jestem czwarty, jak czwartego właśnie pominąłem? Wyminąłem. No ej! Yeah! 4 razy gwiazdka. Te emocje. Te pościgi, te wybuchy. Nie znam szans. Tu trzeba dosłownie we wszystkie gwiazdki wchodzić. Inaczej nie masz szans. No zobacz. Wchodzę w prawie wszystkie. Taką drobną radę mogę ci dać, że jak ty tam właśnie lecisz w dół, żeby supercharge zrobić, no to bardziej ci się opłaca podlecieć trochę do tej ziemi, bo ty jak robisz charge w dół, to ty bardziej lecisz w dół niż do przodu. No w sumie. Pobyłeś swój najlepszy czas o prawie 2 sekundy. Jadam. Już tam. Co to było? Czemu mnie nagle wbiło w powietrze, w wodę? Co nie mnie wbiło w wodę? Szczerze to nie jestem pewien, czy ta super szybkość w ogóle coś cokolwiek daje. Bo chyba nawet jestem wolniejszy biegając niż latając. Tak mi się coś wydaje. Powiedz, że nie wiem. Ja sobie biegam tam jak się da, a i tak wygrywam. No ej! Minęło mi gwiazdkę, czemu? Popsicle. Spadaj, ptaku. Jest. Zrobiłem na... Jestem... O, jestem trzeci, a jest pierwszy lap. No teraz to jest bez sensu. A ja widzę, że... Widzę już pierwszego.
Powiedziałem, że jestem trzeci, nie? Końcówka no. pierwszego lapa i widziałem właśnie tych dwóch przeciwników przede mną. Dobrze. Ty to jednak dobry jesteś. No właśnie to jest bez sensu. Albo jesteś pierwszy już pod koniec pierwszego lapu, lapa, albo jesteś cały czas trzeci, drugi. Nie spychaj mnie, głupku! Głupi sigil. Jak to Gal. Się... Sigal. Sigal. Tak się to czyta? Wydaje mi się, że tak. Tak dziwnie właśnie. Nigdy nie umiałem tego przeczytać. Nigdy. Never. Możesz mówić po polsku jak chcesz. Never. Ja cię zrozumiem jak będziesz mówił po polsku. Mewa. Białolica, czy jak się te nazywają te gatunki? Na pewno biało coś. Chyba, że nie. Wtedy nie. Nie wiem. Nie wiem, to ty miałeś biologię. Ale o mewach się nie uczyłem. A w mąkach i trzmielach tak. Tak. Ciekawe. Pobity czas o chyba 2 minuty i 20 sekund, czy 3 minuty. A no tak, śmieszka przecież jest. Jesse i James. Zespół R. Tak w ogóle to przed chwilą powiedzieli 2 minuty, nie? Mając na myśli 2 sekundy chyba. Tak, sekundę. No to i nawet 40 setnych. Exit level. Blue footed boobies? Tak. Tak to prawda. Footed boobies. Głuptak. No to są mewy czy głuptaki w końcu? Głuptak niebiesko nogi. Napisał. A to jest bez sensu, bo przecież to są te same mewy, które goniłem. Które goniłem, żeby dostać klejnoty. A tu pisał głuptaki niebiesko. Nie kwestionuj ich logiki. Nie kwestionuj logiki tej gry. Może to były inne ptaki, tylko tak samo wyglądały. Nigdy nie wiesz. Dobra, czyli boss time? To by był boss time? Prawdopodobnie, tylko... Wujek pojawia się dopiero po pokonaniu bossa. Tak. Pierwszy raz? No to idę do bossa w takim razie. Nie wiem, czemu to zrobiłem, ale zrobiłem. Za jakieś 10-15 sekund się dowiem co. Pewnie nie będziesz nadwiedzieć, że o to chodzi. Jak się domyślisz, to powiedz. Albo jeśli się nie domyślisz, to też. A to podejrzewam, że chodziło o rozwalenie ściany. Czyli tak. To jest fajne, bo można sobie... łeb rozbić. Nie. Nie. Czemu to jest muzyczka ten? Zła muzyczka się załadowała. Oczywiście. Muzyczka nie ta co trzeba. Nie ta co być powinna. Ach, ten emulator. Właśnie mi się przypomniało, jak pierwszy raz grałem w tą grę, to nie umiałem obsługiwać tego
UFO. Kurde! Te ataki, co ona teraz robi, nie? Takie kule, to one są typowe dla większości bossów. Górka, te niebieskie spadające? O to ci chodzi? Tak. No. Nie jestem pewien, czy wszystkie bossy oprócz tego pierwszego też tego nie robiły tutaj. Spike robił, nie? Nie wydaje mi się, żeby takie coś robił. On strzelał tymi twoimi kulkami. No tak, ale to jest podobne. No to tak. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest prawda. Scorch rzeczywiście to coś takiego robił. Snowa się też robił. Agent 9, could you possibly give me a spaceship? Wyatt. A tu jest fajne, bo ty musisz sobie samemu owieczki dawać, nie? Nie, on to chyba to rzuca. Też? Aż nie pamiętam. Ale wiem, że da się. Mhm. Pamiętam, jak jakiś czas temu próbowałem kuzynowi to zademonstrować, ale mi nie wychodziło. No właśnie, to jest trochę trzeba... Trafienie jej to trochę po... Trafienie jej jest głupie. Do lawy mnie wrzucasz? Co to jest chamskie zachowanie? Jaki fart! Zaraz zobaczysz. Zaraz zobaczę. Czemu łajetujesz? Why you do this? Już to widzisz? A czekaj. Nie, bo coś widziałem, ale nie wiem, co to chodzi. To mów. O, życie. A co nie, bo wtedy zobaczyłem, myślałem, że chodziło ci o to, że nie trafiłeś w samą koronę. A to nie. To o życie chodziło? Tak. Give me a ship! Space ship. Nie no, chodziło naprawdę nie o taki ship. O wieszkę, bo miałem zero żyć. Ale to genialnie wyglądało! Zaraz zobaczę. Chodzi mi o to, jak ją trafiłem i ona tak odrzuciła. Nie wiem, czy tak zawsze wygląda to? Poczekaj. Jeżeli dobrze mi się wydaje, o co ci chodzi, to chyba zawsze tak jest. Ale że akurat w tą samą stronę? Wydaje mi się, że tak. Bo to wyglądałoby takie właśnie, że ten od razu. W ogóle to jest śmieszne, ponieważ Rip to był ten. Topiony to się nie ruszał, a ona się ruszała. Mhm. Rip to jak ginął, to on po prostu tak siedział tam nieruchomy i takie fuck. Dum dum dum. O, dopiero
teraz się zrobiło w końcu. A familiar face. O, w końcu Elora jest. Billy in the Wall. On ma fajny głos ten koziołek. No akurat kiedy on zaczął gadać to ten. One less noble warrior. Mua. It was Billy's idea. Dobra, to co teraz? Lecimy do Sparksa, czy zobaczymy Moneybagsa? No, będzie bliżej ten, do wujka. Don't worry, Spark. Chyba najprzyjemniejszy moment dla większości graczy. Ta. To jest coś, na co czekają wszyscy. Chyba specjalnie takie coś zrobili. Przecież, że tak. Każdy by chciał mu dobiec. Najbardziej wkurzająca postać od wszystkich. Oj tak. Oj tak. Ja dla samego powodu, że nie chcę mu zapłacić, nie dlatego, że mnie nie stać, mu nie płacę. Drat. Double drat. Dragons were so fast. That's it. I give up. I'm retiring to Spooky Swamp to become a haiku poet. Haiku poet. Ale on powiedział, że idzie do Spooky Swampa, nie? On pójdzie do Crystal Island, nie? No. AI? Ten AI ma dobre AI. Co mi daje na końcu? Rozbijanie beczek? Tak. Rozbijanie beczek i teleportowanie się przez Atlas. Aha. Teleportowanie się przez Atlas jest fajne. Tak. Zwłaszcza jeżeli jest... O Jezu, nie wiem. Chyba się R2 przytrzymuje czy coś. Ten jeden. A. To ta teleportacja przez Atlas jest szczególnie przydatna, jak ktoś jeszcze tam nie pozdobywał wszystkiego w całej grze. Wiem. Czemu mi strafy znikły? Znaczy to właśnie nie wiem, czy to jest strafe. A co? No bo to nie jest tak, że mi idę, ja mogę po prostu do... Ej! Dajcie mi się poruszyć w lewo. Naprawdę nie cierpię rund Parksa. Chociaż w jednej kwestii się zgadzamy. Sąsiad skończył przerwę.
przerwę na wkurzanie? Znaczy przerwę we wkurzanie. Oj tak. Ej, nie wiem kto nas ogląda, ale ponoć mamy sześciowisko. Pewnie ci, którzy nie mają tego. Nie, są... według viewer list jest... Antiquity IV. Gengrau R. I Jodio Torpe. Czekaj, nie ma tutaj niczego, co można zepsuć? Nie. Jest motylek niezliczalności. O to mi chodzi. Ale czy nie ma niczego, co mogę zepsuć właśnie tym motylkiem? Już nie. A. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie mam iść? Bardzo dobry błędu. A to najpierw musisz ten klucz zabrać, nie? Właśnie zauważyłem, że nie mam klucza, a przypadkiem nie widziałem przed chwilą klucza? Wcześniej? Nie wcześniej. Nie wydaje. Znaczy nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Ale pewnie nie. LOL. Zaraz zobaczyć coś śmiesznego. Pewnie tak. Co przed chwilą zrobiłem. Przypadkiem. Zielony motylek. Love you. Widziałem. Widziałem. Wyskakuje. Nie ma tak wziąć znowu życie, nie potrzebują, tylko nie cierpię tego. Te motylki są wkurzające, same wchodzą. No. Ja rozumiem, że niektórzy chcą samobójcy są. Nawet u motylków, ale bez przesady. A bez przesady. Ładuje mi się stream, muszę odświeżyć stronę. Nie, to, albo nie, nie. To mi też tak się zrobiło, nie wiem aha, czemu. Okej, okay, okej. Okay. W ogóle ostatnio... Z mojej perspektywy jeszcze tylko 60 klejnotów ci zostało. Wiesz jakie ty miałeś, jakiego ty miałeś farta? No. Ty kiedyś pisałeś mi, że streamujesz, nie? A wiesz co, co się stało pół godziny później? Co? Nie dało się streamować. Nikt nie mógł streamować. Ale... To ja. To ja nawet nie słyszałem o tej akcji, żeby takie coś było. Niestety ja ją doświadczyłem na własnej skórze. Mhm. Spóźnione kondolencje. Czasem trzeba użyć tej mocy, nawet jeśli się nie chce. Wolę użyć tej mocy i stracić jej kawałek, niż nie użyć i stracić całość. Tak, dobrze powiedziane. Święta prawda. Dużo tu klejnotów jak na Sparks Worlda, nie? A to w każdym jest tyle samo. Jak? 200. Jak 200? Przecież brakowało mi chyba jakieś 600.
Do pełnej 500. To sprawdź w Atlasie. Nie wiem, tak mi się wydawało. No nie goń mnie! Teraz dzieciaki tej noty chyba po drodze zostawiłeś. A nie otwierają się tak jak... W tym wydaje mi się, że nie. Annabelle. To 49 jaj. Ale jaja. No teraz szukamy. A chyba nawet wiem, gdzie mogą być. Tam w tej, w tym pokoju, gdzie było kilka? Tyle. Kilka? Gdzie było tyle portali właśnie. Portali? Znaczy tych, Boże, nie portali, pól siłowych tych. Tak mi się, tak właśnie też mi się tak wydaje, że to tam. Bo tam właśnie w tych pobocznych pokoikach też są. Diamenty. A ja wiem, dlaczego nie wziąłem. Wiesz dlaczego? Bo właśnie... wyleciał stąd ten duży niebieski? Tak. Duży? Nie. Mały. Mały. No to mały. Ten, którego powiedziałem, że miałem farta, że ten. No. Przez tego farta zapomniałem. 15 tysiaczków. Kurde, ciągle mi odłącza się padł. Czyli co, super bonus lord zostawiamy do następnego streama, czy teraz robimy? Jak chcesz. Możemy zrobić już teraz. Eee, to zostawmy tak. Taki okay. Specjalny, to niech będzie na potem. Tylko czekaj. Tak. Pójdę tam. Znaczy w sensie przed. Nie wejdę jeszcze, nie aktywuję tego, żeby się otworzyło, tylko pójdę już być tym. Jasne. Chyba zacząłem trochę krążyć. Z tego co widzę, poszedłeś zupełnie w tą stronę. Chyba, że po prostu zbierałeś motylki. Nie, poszłem byle gdzie, dopiero później stwierdziłem, że pójdę tu. Aha. Twoje. A to już jest otwarte? A to się nie otwiera, jak dopiero do tego podejdę? Najwyraźniej nie. Wydawało mi się, że tak. To nie F1, ale bym se zrobił. F6, F7, F8. Tak dla pewności. Okej, okay, no to w sumie kończymy stream. Dobra. Cześć wszyscy, którzy są tutaj jeszcze. 4 osoby ponoć. No to, no, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Pa, pa. Cześć.